Siemano, siemano, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest porównywarka ubezpieczeń Mówi. Więc jeśli ktoś z Was zakupi nowy pojazd, wpisze wszystkie dane pojazdu, parametry, rok produkcji, pojemność silnika i tak dalej, wyskoczy Wam w porównywareczce najlepsza oferta ubezpieczenia, z której możecie skorzystać. A ponadto na hasło Strong Ekipa dostajecie 100 zł bonusu oraz 100 zł za polecenie, a dla rodziny i znajomych podwajamy bonus. Także trzymajcie się, bo Mubi ubezpieczyć Was lubi. Siemanaczku, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Strong Ekipa. Dzisiaj odwiedzamy ponownie chłopaków z WK. Tak jest, przyjechaliśmy zrobić konkretny challenge. Challenge, chiński challenge, a mianowicie, nie wiem, może nie chiński, gdzie był klasztor Shaolin w Chinach? Klasztor Shaolin był w Chinach, miałem okazję być w najstarszym klasztorze Shaolin. Widzisz tego najstarszego Buddę. Powiem Ci, że to co robią mnisi, to naprawdę, kurczę, robi wrażenie, bo ja widziałem te wszystkie walki bronią, takie różnego rodzaju pokazy, jak rzutem, igłą tam przebijają kartkę, balony i tak dalej, to jest coś w rodzaju, kurczę, szkoły. Do której trafia takie małe dziecko. No kolega, mój kolega był w klasztorze, wie. Tak, do której trafia małe dziecko i to dziecko jest tam do któregoś roku. After rest, they have 3 hours of martial and combat training until 5 p.m. From 5:10 to 6:40 p.m., evening Buddhist lessons are held. Podniósł jeszcze raz ktoś ten młotek? No Konrad, nagrywaliście z nim ostatnio, był najbliżej, owca go tam szarpnął trochę do góry, ale no nad głowę nikt nie podniósł, nie? Jesteś sam. Dostał łapa. Pokaż mi. Ja zawody mam 14 września, to wtedy będę, wiesz, jeszcze 10 kilo planuję, teraz jest 130. Zajebisty projekcik, nie? Że będziesz ścisnął znowu. Wiesz, dzisiaj zrobiłem już 175, pod 180 już mogę spokojnie podchodzić, nie? Plan mam taki, żeby 200. Wiesz, jak zrobię 200, no to podejrzewam, że w Polsce teraz 200. Bo nie biegli maraton w Krakowie, dwa razy maraton, pół. Ten 40. Pełny maraton jeden zrobili, no i chyba na jesień też jakiś planują, nie wiem czy to aktualne. Aktualny jest maraton na jesień u Ciebie? No właśnie kurczę, trzy aktualny, nie wiem, powiem Ci. Zależy. Ten pierwszy, bo to tak jak mówisz, że pobiegłeś już maraton. Tak, no. Stanąłeś gdzieś na trasie, czy od A do Z biegłeś? Nie, tam był plan, żeby 3 godziny połamać, 2,54 się udało. To jest takie tempo, nie wiem czy biegacie, no 4,0 na kilometr trzeba przytrzymać. Przez 42 kilometry. Bardzo dobry czas, 4,0. No, także... Ty jesteś nie do poznania w ogóle. Siema, byki. Nie, ale słuchaj, ja na przykład jak te zdjęcia wasze... Wielkie chłopy. Będzie, no. Mówię, kurczę, pochodliście, ale tak na żywo, to ja nie widzę, powiem wam szczerze, różnicy żadnej. To... Nie, no trochę jest. Nie. Znaczy... O, Michale, nie widzisz. Cześć. Ale ja teraz, wiesz, ale różnica jest głównie taka, że my staliśmy w oversize'ie i zaczęło się porównywanie naszej formy z trójboju, czyli tam 110 kilo, do redukcji. I teraz fajnie by było, jakby porównać tą formę, co mamy teraz, czyli te 90 kilka kilo, te 80 kilka, jesteśmy chudsi, do formy, jak redukowaliśmy do kulturystyki. Bo to jest serio ciekawe i uważam, że to jest wartościowe, że pomimo tego biegania i ograniczenia tej siłówki, to naprawdę, no jak ja robiłem formę do tego, do Brukseli w 2016, to ważyłem mniej niż na tych materiałach, co widzieliście w tej propagandzie, bo tam ważyłem 84, tutaj na materiałach ważyłem 94, może trochę mniej, nie pamiętam, bo też się tak nie ważę, mogło to być 92 na przykład, nie wiem, przed maratonem, jakoś w tej szczytowej fazie w ostatnim tygodniu, bo nawet gdzieś tam podświadomie coś ograniczyłem może tego jedzenia, nie? Bo pikujesz, trochę zmniejszasz objętość i to też płata figle, że nagle zaczynasz mniej biegać, to trochę tutaj, wiesz, przyskąpisz jedzenia, ale w gruncie rzeczy na pewno to nie było poniżej 90. A na kulturystyce ważyłem 84, jak sobie zobaczycie, też wyglądałem jak szczur w ubraniu, jak byłem jeszcze szczuplejszy niż teraz, ale tych mięśni paradoksalnie, pomimo tego, że wtedy się ćwiczyło 5-6 razy w tygodniu siłowo, a teraz w ostatnim momencie raz tylko w tygodniu robiłem, nie było wcale jakoś mniej, nie? Tylko nie oczywiście teraz trzeba by było jeszcze zejść z BF-a, żeby porównywać jeszcze tą formę redukcja do redukcji. Tylko że jak biegasz takie dystanse i w moim przypadku to były dwa takie trzy ciężkie treningi progowo-interwałowe w tygodniu, gdzie to nie jest tylko klepanie kilometrów, dzieje się tak, że jak ja nagle miałbym za wszelką cenę ograniczać te kalorie i skupić się na chudnięciu do no, niekomfortowej dla mnie wagi 80, tam kilka kilo, to się dzieje tak, że ty już nie masz energii, żeby wykonać te treningi. Na przykład bieganiem 40 km zjeść. Co zjeść? I ile godzin przed? Ile godzin przed? No to powiem Ci tak, że właśnie popularny jest carb loading tak samo jak w sportach siłowych, jak w sportach sylwetkowych. Że się ładować. Że się po prostu ładujesz węglami. Różnie to rozbijają. Nie czujesz się wtedy taki ciężki, ospały? No właśnie jest trochę tak, że to jest ogólnie bardzo ciężkie. Też się też wyrzuca mocno bez wodami. Też. To, wiele dyscyplin przebrnąłeś, to też jest fajne, bo jeśli w kulturystyce i w trójboju, no i biłeś się, teraz biegałeś. Co Ci przyniosło najwięcej fanów? Które z tych wszystkich przygotowań?
każdy na tamten moment po prostu. Bo jak już wiesz, 10 lat ćwiczycie i tak dwa razy dłużej niż my pewnie siłowo. Chociaż ty to jesteś młodszy. No ja młodszy. To nie. Ale no, ale ile masz stażu? 20. 20 masz na pewno. Złona. No właśnie. 40. No właśnie. Tyle ten lat. No to jest coś takiego, że grzeje cię ta nowość, ten rozwój, nie? I w pewnym momencie, jak wiesz, no moglibyśmy progresować w tych ciężarach, trzeba było tyć, nie chciało nam się tyć, więc gdzieś tam te no już raczej zaczęliśmy po tym trójboju zrzucać, nie? Ze sztangi, no bo nie zrobisz tak, tego tak. progresu, bardzo ciężko jest zrobić progres, daj, jak nagle się rozstyliśmy do 112, 110, ty tam miałeś nawet też chyba 105, 108. Ty to ogromny robot byłeś. Saker też 105, miał 110. No. 105 ty miałeś, no to jest kurwa patologia, więc się szuka tego progresu. No i to bieganie jakoś tak wyszło, kurczę, fajnie się, nie że biega, ale trenuje bieganie. I fajna jest ta perspektywa, że tam no można długo progresować, naprawdę. I ten jeden ciężki trening w tygodniu i jak widzisz, że z tygodnia na tydzień ci się to poprawia, czujesz się lepiej, no to jest fajne. Ale wracając do twojego, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, fan był taki sam z każdej dyscypliny na tamten moment. Słuchajcie, taki mały przerwnik w filmie na hasło Strong Ekipa. Macie fajną zniżkę na wszystkie produkty w sklepie KFD. Także zapraszamy do sklepu. Także słuchajcie, pierwszy challenge naszego challenge... Kurwa, jeszcze raz. Także słuchajcie, pierwsze zadanie w naszym challenge'u Shaolin, tak zwana waga płaczu, znacie to ze Strongmana. Wbrew pozorom, bardzo prosta rzecz, a mianowicie chodzi o to, aby nie uronić ani kropli. I trzymać wiadra. Na boki, tak? W ten sposób. Na boki, do przodu. Na boki, byle się, nie, byle się, nie ma znaczenia. To nie jest tak, jak w Strongmanie mieliśmy jedną, wiesz, jedną technikę. Tu możesz sobie trzymać jak chcesz, tylko po prostu nie możesz uronić. I liczy się łączna suma czasów, czyli nas dwóch kontra was dwóch. Musi kogoś wytypować tego. No dobra, no, ale to koniec jest czasu, jak co? Jak woda się zacznie wylewać? Czy... No jak zacznie spadać poniżej poziomu barków, zacznie się woda wylewać. Lub zacznie się woda wylewać, zacznie się trząść. No dobra. Ale miał zawsze wytrzymałość. Ale teraz znowu. Ale wznosi się teraz. No, ja się tak z nosy pompuję teraz. Co ile to jest kilka kilogramów? Ile to jest? Nie. Ile to wiadro ma? Z 10 kilo? 5? Nie. No, 10 litrów. Będzie, ale tylko że to inne 10 jak handel, nie? W sumie ty robiłeś te wznosy ostatnio tak na maksa. Dobry no, byłeś w tym. Ureał, bo przytrzymałem tak ramiona po treningu 12 minut. Dobry jesteś w tym trzymaniu. Ty 12 minut, żeś tu nie stali, panowie. Jakby ale albo stał, to byś miał minutę jak więcej. Więcej no. siły było, to pamiętam, że tu mi wpadły szybciej, tak? Co bekę mieliście. No dobra. Nie, w sumie na ostatnim treningu on tak stał z 15 minut i robił jeszcze, nie? A nie, poczekaj, nie, chłopaki zaczną, bo to ich kanał. Zobaczmy na to. Nie, no, ale nie no, wiesz, jesteście gośćmi, to nam po prostu byłoby wstyd, wiesz, przyjechać z tym wszystkim, z tymi róbciami ja, i jeszcze z nich sami jako pierwszy korzystać. Będę stał co do sekundy odliczałbym. No nie mogę być no. takim chujem i zacząć tej konkurencji. Jeżeli no. zależy ci na gościach, no to naprawdę zacznijcie, będzie nam bardzo miło, naprawdę. No, jeżeli ci zależy na gościach. Może inaczej, nasza polska tradycja zawsze wymaga tego, żeby goście pierwsi, żebym złamał tą tradycję, tak bym złamał samego siebie. No nie mogę tego po prostu zrobić. Konrad, wierzę, że odstąpisz i zrobisz nam przyjemność. Tym, że odstąpisz bardzo, od tradycji. Ten jeden raz. Bardzo bym chciał, ale w taki sposób bym was obraził, a tego bym sobie już po prostu do nie wybaczył. Wybaczył, nie obrazisz, Krzysztof. Naprawdę. Musisz uszanować. Musisz uszanować to, że chcemy, abyście rozpoczęli pierwsi, ponieważ nie chcemy tego zrobić na odpierdol się, tylko naprawdę nam zależy, słuchajcie, żeby z wami wygrać. Generalnie tak każdy musi to podnieść. Nie pomagasz no tutaj w negocjacji mi za bardzo. Tak. Przepychaliście się, mogę robić? No to zróbmy tak. Jeden z was, jeden. Ile zmian? Pącz, wiesz, odpal już i ja już mam odpalone, jak podniosę, to zacznij liczyć. Właśnie, bo musieliśmy sędzia jest. Wyjdę, stoper odpal, no. Ja im ufam, spokojnie. Ty gotowy? Czyli jak podniesie dotąd, to startuje. Startuję. Saker najcięższy z nas aktualnie i chyba najlepszy wznos. Najcięższy teraz? Tak, teraz tak. Ile waży? Z 9,8 waży na pewno. Z 9,8 ciężko. No. A musi mieć tak do boku, czy może mieć lekko z przodu? Robimy tak do boku, szczerze. Do boku, ale... Szczerze zróbmy. To zróbmy szczerze. Zróbmy, no, zróbmy do boku. Tak jak saker, nie? To zróbmy tak jak saker. No. Każdy tak samo. Ile tam jest, poczek? 23. To się zaczyna po 40. Słuchajcie, kamienna twarz stoi. 30. Fajny trening dla barków, saker ogólnie. Wiecie, są ale jest stabilnie. To jest bardzo dużo. Jest stabilnie. Jest, saker. Nie stoi na razie. Dawaj, na spokojnie. Moglibyśmy to wygrać. Oddychaj, to jest maraton, nie sprint. Spokojnie.
medytujemy, Shaolin. Koniec jest w momencie kiedy? Jak on jesteś jednością z tymi wiadrami. Ręce muszą być powyżej linii barków. Linii barków, dobra. Wiadra, ty po prostu trzymasz ręce. Powyżej linii barków ręce dobrze trzymasz. A na styk, nie pozwól, żeby minuta już opadły. 8. Jak coś no mówcie jak mam stopować, bo jak mogę nie zauważyć. Jak opadać, opadać. W domach wojny, co żołnierzy masz w ręku. 15, 16, trzymaj. 17, 18, 19, minuta 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, minuta 26. Oj, musimy dolać, to już z butelki dolejemy. No ale to wiesz. Czekajcie. Ale patrz jak pilują, nie? Tutaj milimit, kurwa, tu się wylała kropla. Dajcie miarkę. Tutaj do was, jak przyjeżdża, zawsze jest sympatycznie do momentu, jak coś zaczniemy robić. Bo tak z tego strokmana robiłem to. Dosypmy piachu, żeby się wyrównało. 3 godziny robiliśmy, kurde, byle zrobić. Ja zrobiłem, jaka rywalizacja była. Powiem wam, że przy bramie chyba gorzej nawet niż bark. Nie, tu bark. Ale tu, o kurwa, tu aż łokieć czuję, nie? W obu. No bo już tak naprawdę to miałeś obciążone no tu, najbardziej, nie? Żeby... Ile do pobicia jest? By dłużej przytrzymał. Tyle wylaliśmy? 26. Jakbyś mógł tak co 20 sekund i o czasie przypomnieć. Długo trwała ta minuta, Saker? Od minuty. Długo trwała minuta dla ciebie? Nie, szybko. 50 sekund usłyszałem, to sobie pomyślałem, że szybko, nie? Bo tutaj jest technika, zobaczcie, lewaruję od razu tutaj. I to, nie? No tak, zobacz. Wyżej trzymać, bo ja trzymałem równo, a wyżej będzie łatwiej, nie? Będzie łatwiej wyżej. Za dwóch się wygnie i tak się śpignie, nie? Aby nad barkami było, jest umowa, to można podnieść po prostu do góry tym. Nie kombinuj! Ej, ale zobaczcie, chyba Konrad mięknie, nie? A to strongman. Pomóż mi coś psychicznie, no, ile tam ma? 37 sekund. No stój, to jeszcze musi stać. Pół minuty, a Saker taki pół minuty by miał? Kilka. Trzy. Gdyby mnie psychicznie niż opowiem ci, bo to zaczyna przeliczać. Weź, proszę tam kurwa gada. Jeszcze drugie tyle, przejebane. Dopiero od minuty się zaczyna ciężar. Co to za spadki? Po tych walkach takie spadki ma w strongmanie? Trzymaj. Ty no, to nie rób jaj, no. Trzymaj. Jeszcze musisz pół minuty spokojnie. Lekko ponad połowę 5. Tego, co Sakry miał. Ale zamknął już oczy, dobra. 10. Dobrze jest. Dobra, teraz trzymaj. 15. Trzymaj. Trzymaj. 20. Trzymaj. I na ciowca, patrz. Koniec. Ja pierdolę. Ale wyrównane. Nie? Minuta 25. A Saker ile? 26. Sekunda. Co ty gadasz? Saker lepszy niż Konrad Karpat. O półtorej sekundy. Bary mi zniszczył. Ty robisz nosy, Konrad. Jeszcze mógł przytrzymać. No widzisz. Ja już tylko robię sztuki walki. Przestałem w ogóle. Daję przewagę. Wydawało się, że jeszcze z 10 sekund. Ale to nie jest wytłumaczenie, bo ja zawoda strony startowały. No dawaj owca. Ja? No, mówisz, no tu nie pierdolę. Owca. Ile jest? Minuta 26, minuta 25, tak? Sekundę przegrywałem, musisz nadrobić. Jak trochę wyżej dasz, to zmniejszysz dźwignię. I powinieneś trochę dłużej. Biodra, pamiętaj biodra. Dobra. Nie no, ja teraz jestem biegaczem, to pamiętajcie o... Kurwa, cię barki robią. No. Ja też tu się nie popisałem, tak, że to trzymaj. Tak. O, trochę waży. O, trzeba dolać. Dobrze jest. Znaczy generalnie po tej sekundzie już powinien być czas przerwany, nie? Bo się wylało. Jakbyśmy to mieli tak rozpatrywać technicznie, no to... Już wylał. To już wylał, no. Muszę cię dolewać. Stoisz, aż wyparuje. Myślę o czymś do mnie pogadaj, Saker. Pierwsze problemy są. No to ciężkie jest, nie? Ciężkie jest w cholerę, bo to się tak wydaje, jak tego nie z boku stoisz. No, pamiętasz? A wyobrażasz sobie, jakby tam normalnie kamienie były, że to niby woda. Niby to jest woda. Niby to jest woda. Co chwila go fablowali. Ronaldo by nie utrzymał takiego czegoś. Typowo powinna być brama. Kochani tak zaczął łaskować. Same normalnie ręce by się zaczęły składać. Już? Wiesz, to bo wiesz, jak są sędziowie, nie? No, słabo to wypadło. Wiadomo, ile tam poczekaj? 50 jest, że z 2 minuty. A jak z Rumunią? Ja pierdolę, ty! Słabnie! A jak z Rumunią było? Nie dociągnie do minuty 20, ty. Ja pierdzielę! No nie wierzę, ty! No nie wierzę, pan! Ale jak nagle mnie za... Ty nagle mi wy... O, wyłączyło. Ile? Minuta 02. Kurde, no to był max u mnie. Dobra, czyli mamy... To ja muszę minutę 4, tak? No i ja sekundę straciłem z Sakerem, to musisz nadrobić sekundę. Minuta 5 do wyznania, żebyśmy wygrali. Brak. Brak glikogenu trochę.
Tak. Myślę, że jest mi problem. O, tu będzie ładnie. Na spore zapasy. Zajął z powrotem. No. Trzymaj mocno. To my nagramy ten trening do nas i wrócimy. Nie waży. No kurwa. Ale by była heca, jakbyś wygrał. No to... Nagle wiesz, 50 sekund. A no to wtedy dobrze, że materiał jeszcze będzie usunięty. Sumarycznie wygrają. Wiadomo, bo trochę mi zabrakło. No, 20 sekund, ale... Dzisiaj? No. O, to dobrze. To mamy szansę. Pół minuty. Ile mamy pół minuty? Trzymaj. No fajnie się spiętuwa. Jaka pompa, co? Nie to tu w ogóle. Najbardziej tu czuję. No. Tutaj? No, łokcie. Dobrze. 4-5. Trzymaj. Nie no, spokojnie. Ile jest 50? Na tym? Ładnie. Nie ma kryzysu. Nie, dopiero teraz. Dobrze. Czyli jest szansa na 2 minuty. Dobra, chyba tak trzeba realnie, nie? Odkładać. Zaraz minuta. Ile? Już minuta. Trzymaj jeszcze. Ale zobacz, minuta. Już nie jest wstyd, naprawdę. Minuta jest mocny wynik. 1% ludzkości. 1-10. Oj. Trzymaj, dawaj. Kurwa, Sakiery wygra na całą konkurs. Trzymaj! Ale sumarycznie wiesz! No tak, no wygraliście. Szacunek, bo nie spodziewałem się. Kurwa, dobry wynik. Dobrze, chyba robisz to, co? Dziękujemy. Produzji Barku nie miałeś. Nie. Nie w tym. Ty ładnie, z szoku jestem. Chodźmy tutaj ze swoim sprzętem, jeszcze się, proszę Państwa, skompromitujemy tutaj dzisiaj. Różne metody. Ale co, ty jesteś najbardziej wierny z chyba siłowni z tych chłopaków. Nie no, wszyscy gdzieś są. Bo, ale no, chłopaki też mieli przygody z innymi sportami, a ty chyba byłeś tylko stricte nastawiony. Nie zniknęli, nie? W sensie po prostu romansują, ale zostają. Założył mnie tą koszulkę, co trzeba. I uciekają. Tą, dokładnie tą. Patrzcie, nie ma mnie. Kurwa. Ciekawe, czy jakbyśmy ubrali, wiesz, i tą koszulkę, czy by było podobnie, kurwa. Jakbyś się tak stanęli, zaraz zobaczymy, ty. Spróbujemy, co? To najpierw Konrad. Jaki rozmiar wziąłeś? XXL. Konrad trochę mniejszy, to może nam się uda go... Czekaj. Zobacz, szeroka jest, co? Nie wierzę, że będzie wyglądał na małego i tak. Kurczę, ale jakby tak barki do przodu... Ale nie, musi się postarać, żeby też być. Trzeba dać. To jest tak zwana koszulka niewidka, tak? Tak. Tak jest. Tak stań, tak jak... Nie, no co ty, i tak jest. Nie, no jest mniejszy. Nie, no trochę ale... pomniejszy. No, łapa mniejszą połowę. Tak. No. Łapy i tak nie było. Już dawno nie robiono. Teraz ciekawe, czy u ciebie to będzie jak slim. Ale ja myślę, że on nie wejdzie, że ty ciężko, żebyś to wszedł chyba. Ty no slim. Ty, nie aż tak, ale... No, ja ale też jest siedzi. Dobrze wygląda. Dobra koszulka dla ciebie. To dla ciebie jest taki slim. Akurat, łapa wyżej. Rękawkę będzie szerzej, nie? Taki regular. Regular. Challenge równowagi, kto wytrzyma dłużej. Przystajemy w tej pozycji. Tu leży miseczka, tu miseczka, tu, z drugiej strony i na głowie. I kto ile wytrzyma? Oczywiście każda miseczka z wodą. Nie wolno opuścić. Stoper, dobra, mam jak coś tu. Jak ostatnio? Przytrzymaj se uchem. Głowę weź trochę w wodę. Kurwa, te barki masz takie jakieś pokręcone, że nie da się... Przyjąłoby się wtedy. Niestabilne te miski są. Ja mierzę, czy ktoś mierzy? To tam, że już się pompuje, już się pompuje. Ale jeszcze nie, jeszcze po tym. No, powiedz, trzymaj się. Czyli teraz nogi. No, już się pompuje. Dobrze, że skóra przyczepia, co? Tak. I... Nie ruszę głową. Uwaga, będzie zaraz czas start. Ja się ustawię, nie ruszę, tylko nie poprawię, bo spadnie z barku. Stary, poszło. Stoi. 2 sekundy. Trzymaj się, trzymaj. Ja, już kurde. 6 sekund. Ładnie, ładnie. Trzymaj. Ale prawa noga. Musicie... No tutaj musisz stanąć z kamerą. Musicie uwagę na prawą nogę. Ale woda chociaż ciepła, fajnie. Trzymaj. Jak ta, no wieża w tym. Dobrze jest. Pizza? Pizza. 30 sekund zaraz. A kurde! Z głowy spadło! Ale tego się nie spodziewałem. Mamy screena w razie czego. Tą prawą miałeś mocno tak, nie? W ogóle ale wiesz, ja tak prawa. Stanki live. Nawet jak robię, zobacz, jak robię martwy ciąg, nie zniżę, nie zajdę niżej. Muszę mieć ją na bok odchylony. Nie wiem, jakiś problem z biodrem albo z czymś. Ale ty zawsze robisz. Zawsze, nawet do opony jak podchodzę, to... Ciekawe. Nie wiem dlaczego. Nawet jak robiłem, starałem się kiedyś tak ciąg zabrać, to nie zajdę niżej na nogach. Sprawdzał ci ktoś rotację? Czy masz głowę? Jak pierwsza to poszło. Mam taką, wiesz, szczupkowatą. No, nie wiem. Głowa może być ciężko, w razie co pochylę, bo mam tu płaską taką. Nie wiem, czy jak pochylisz, to czy będzie dla ciebie, a przetestuj głowę.
Przetestuj głowę. Czy to będzie dla ciebie naturalny ruch? Jest płasko? No jest. Dobra. To tak ustawimy na końcu. Uwaga, tu nie będzie równowagi. Dobra. Nie no, ja widzę, że tu nie będzie równowagi. Ty, ale on ma taką głowę tam spłaszczoną na środku, bo on ma łatwiej troszeczkę, nie tutaj. Ale ruszy tą głową. Ale czy on był specjalnie spłaszczony do tej konkurencji? Ale na barki nie ma gdzie misek stawia. Robert pierwszy płasko głowy. No, Robert, poszło. Niewiarygodny czas. Dobra, dasz radę po minutę. Kurwa, co jest? Co z tym barkiem miałeś, kurwa? Nie mogę ustawić. Dobrze, kłócą się już, to już jest, wiesz, poróżnili się w zespole. Nie, masakra. Chyba cię nie przegoni. Naprawdę źle ustawiłem, wiem o tym. Ale zjebałem. No dobra, ja. Mówiłem, że to ale nie jest takie, wiesz. Ale ciężko tu masz taką, miałeś taką powierzchnię, że ciężko tam ustawić było. Nie ustawi, nie? Mam nadzieję. Kurwa, nie ma o czym postawić, no. Dobra. Uwaga! Czekaj. Start! Za ucho się tam wylej. Stój! Blisko! Stój! Stój, głową nie ruszaj! Nie ruszaj głową nic! Stój! Ale samolot leci. Jumbo już tam stój. Za ucho. O, dobrze jest, 17, 18. Zaraz za ucho się wyleje, bo opadają. Dobrze jest, 25. Już najlepszy czas masz. Stój, 30. Tu dobrze, o to ucho się zapiera. Kurwa mać! Ucho złapało miskę, człowieku. A 36, to dobry czas. 36,01. Ty miałeś 28. Pączu, masz minutę. Pączek musi mieć. Ale jaka minutę. Masz radę. Teraz. I ty kurwa możesz usnąć w tej pozycji. Dasz radę. Co się dzieje tutaj? Możemy wam zaliczyć czas razy dwa, jeżeli pączek wiadro na głowie utrzyma. Koszulkę od Romura weź, gripa. Damy ci pełne, żebyś udowodnił, że kurwa jest zajebiście. Robur, ja nie chcę cię martwić. Ale wiesz, że to... Dawaj. Tak nie chce wykąpać w tej wodzie bardziej. Ale nie znasz. On się tak wesoły zrobił, odkąd ty zacząłeś do tego przystępować, że jest podejrzany aż, kurwa. Dawaj, kurwa. Lecisz, kurwa. Ty byś, kurwa, trochę nóg porobił, bo nie da się... No kurwa, wiem. Musisz się zmienić zawodnika. Nie da się ustawić, no właśnie w ten problem. Masz takie patyki. Nie wiem, czy balkower, czy co. O kurwa, dawaj. To nie da się ustawić, kurwa. No. Ty nóg nie robisz. No kurwa, zlałeś mnie tylko. Słuchajcie, dlatego widzicie, warto robić nogi. Później przychodzi taki moment jak dziś. Jest zimien. Przyjadą do was strong ekipa i co będzie? Zawodnik niezdolny. Nie przeszedłeś badań lekarskich. Dyskwalifikacja. Nawet ci nie możemy podnieść badań. Zawodnik niezdolny do challenge'u. To może już odbił stempla nawet. Może już ten odwrócony plank od razu zróbmy. Nie no, ale dobra. Jak już ustawi, to wierzę, że rozpierdoli, nie? Tylko trzeba ustawić. Tak. Jedna jest. Chwieje się. Ale stoi. Stoi. Nie oprzyj, no. A żeś kurwa mu nalał. Na barkach, nie na plecach. Trzymaj, trzymaj, płacz. Ty mu kurwa będzie stawiał 3 minuty, człowieku. Trzymaj wyżej barki, wyżej. Wyżej barki, dobrze. Dobrze, trzymaj. O chuj, na bani to nie wiem. Będzie git. Ta tu jest najgorzej. Zobaczcie, on ma włosy. I teraz dobra. Już... Czekaj. Oj. Pochyl główkę troszkę. Główkę. Start. Gdzie ci było, ustawić to najłatwiej? Na głowie. Na główce. Na główce. Nie, no ale trzyma dzielnie. Ojej! Z tej głowy. Za śliska głowa, no co poradzić? Genetyka mnie. Genetyka mi pomogła.
Genetyka tych nóg nie pomogła. No nie no, z tymi nogami to nie. Że nogi to moja wina, ale głowy już nie, głowy nie wyćwiczę. Wiesz, bo tam oparłem o ciało. Na żebrach stało, kurwa, nie na nogach. Głupawka jest oparła. Bardziej się martwiłem o barki niż o nogi, ale się okazały nogi zgubne. Także słuchajcie, przechodzimy do trzeciej próby. Mianowicie mamy zwykłą kartkę papieru, której należy zrobić dziurę. Nie musi być ona duża, wystarczy jak najszybszy cios. Trochę jak Bruce Lee co robił, trochę nie? Jak Bruce Lee. Taka scena była... Słuchajcie, po 30 uderzy na ekipę, nas jest dwóch, więc pewnie zrobimy to po 15. A u was jak chcecie, może podchodzić na zmianę, może być tylko jeden, od was zależy. Ale właśnie nie, musi być zamknięta dłoń. Tak jak bonus BGC mówi, można wysunąć jeden palec. Okej, no dobra. A dziurę trzeba zrobić, czy ją przerwać? Nie, wystarczy zrobić dziurę. Jak? Tak, żebym tu z boku ustaw sobie. O, tak? No. Sierpowy. Czyli sierpowy będzie. Sierpowy będzie. Głowę. No tak. Ale musisz trzymać. Knockout. Właśnie. Nie poszło? Nie. Z tej ręki dostać, kurwa. Szybka jest. O kurwa, to powiem ci, to nie jest takie... No mówię, że to nie jest proste. Nie jest takie, chłopcie, masz. Nie ma blokady. On wierzy. Szczerze, zobacz. Ty szybka, ręka ciężka. Ty jaka uparta taka. Głowę urywa. Ale jaki cel. Czy ty bijesz owe oko werchno? No. Trzeba uważać na początku, co? Ej, ale już ten. Jest już coś, jest! Macie! Ale to dobrze ma ten. Patrzcie, żeby to szybciej poszło niż to odbije, tak? To po pierwsze. Tak? No musi pójść to szybciej niż to. Nie może tak być. Musi to zostać. Teoretycznie no, sierp byłby wolniejszy, nie? No. Mi się wydaje, że w sam dół najlepiej bić. Wtedy ona się. Dźwignia jest najdłuższa od momentu trzymania kartki. Przyjmie największy cios, chyba. Ale też na samym dole jest właśnie, to jest kartka papieru. Wiesz, o co chodzi? Czy ona nie traci na tym właśnie? Że... Może lepiej. Gdzie jest? Czekaj. Trzeba się wyluzować. Nic. Prawa nocy. Dawaj, z kostki pociągnę, trzymaj. Na spokojnie, nie śpieszmy się. Dobre! Muszę mocniej trzymać. Z kostki wiem jakie. Zrób tak tylko, że ja mocniej będę trzymał. Ty! Dobry cios. Trzymaj to mocniej. No. Może... Dawaj teraz spróbujmy tego. To tak mogę? Spróbuj może. Ja technikę masz dowolną. Możecie sierpami... Prawy? Z kostki. Prostymi. Trzymając całej siły. Dobra, teraz ja. Odpocznij. No najgorzej, jak się przeliczysz, kurwa, i szarpniesz gniechem. Spokojnie, nic się nie stanie. Bo to w nic nie uderza. Dźwięk jest dobry, ale kurwa, wyniku nie ma, ty. Czekaj, niech się uspokoi. 9, 10. Jest! No i wyrwał mi tam. Jest! Nie. Wyrwał mi z chwytu. Ale, no właśnie, nie? To z palca. Próbujemy tym? No moim zdaniem ciężko chyba, że go zawiesić. W którą stronę chcesz kartkę, tak? To czy szybko tak? Będzie się liczyć. Tak? To czyli nie tak? Ale nie, właśnie w drugą stronę, tak jak oni robili może. Tak chcesz? No co? No ale w drugą stronę. Nie, właśnie o tak chyba. A, dobra, bo ty sierp robisz, dobra. No sierp spróbujmy. Nie może być taki obok. Czekaj. To tu prawą robisz. To tak ci ustawię, żeby ona weszła w środek. O, nie weszło. A cios łapie. Jeszcze raz spróbuję. No, uderzałem. Chcesz trzymać? Wiem, na ciebie raz, wyżej. 12 będzie. Może mocniejszy masz tu chwyt, nie? Nie wiem, trzymać. No tak... Dawaj prostym, to jest... Czekaj, jeszcze jeden spróbuj się, nie? Tutaj będę celował. Poszła! O kurwa! Wiesz, no, leży. Mamy to, co? Widzisz, jednak dół. Nie przeliczy, przegraliśmy. Nie, no, tutaj przegraliśmy, tutaj zdecydowanie. 2-1. Przegraliśmy. No, nie ma...
Nawet nie ma co liczyć. Że patrz, bo dobry cios, żeby właśnie szybkość, ale patrz, bo tutaj jak się robisz tu, musisz tu rozciągnąć, musisz naciągnąć, tak jakby zostawiasz rękę z tyłu, ale tułów już ci idzie. Tułów już ci idzie i zobacz jaki masz stretch reflex, nie musisz, i patrz, i tułów idzie, a to zostaje. I ją puszczasz i właśnie Rusty tak robią nawet nie z sierpem, tylko oni tak robią prawy prosty, jak zobaczysz, jak biwola zrobisz, to on robi prawy prosty właśnie tak, że on, widzisz, że nawet zostawia rękę i dopiero ją puszcza, tak, nie? Znajdzie ciało, idzie dopiero potem rękę. Ciało, wtedy tutaj się tworzy po prostu rozciągnięcie. Dokładnie, tak jak robisz przysiad z odbitką, nie? Że po prostu puszczasz na dole, dokładnie. I to samo jest właśnie tu, nie? Dlatego uderzyłeś najmocniej dynamicznie właśnie, nie? No bo mi się wydaje, że to nie przypadkowo, bo on najlepiej ma rozwinięty prawy cios. Ostatnia na ten idziemy w plażówkę. Tak. Nadchodzi ostatnia decydująca konkurencja. Albo będzie remis, albo wygrana stronę ekipy. Odwrócony plank, jak w klasztorze Shaolin. Pięty na podwyższeniu, głowa na podwyższeniu, całe ciało nad ziemią. Zaczyna Konrad. Gotowy? Poszło. Dawaj, musi być twardy. Nie może być więcej. Już nie masz. Nie możesz dać sobie spokój tylko dlatego raz czy drugi ci nie wyszło. Dawaj. Możesz więcej. Możesz więcej. Kurwa, człowieku, że ja tego nie zrobię. Okej. 20. Dawaj Konrad, wszyscy ci kibicują. Dobra. Dawaj. Dawaj! Kurczę, ciężko to wygląda. Jaki brzydki jest. On chyba na brodzie już się trzyma, nie? 30. Ta broda jest legalna. 33, 50. Kurwa, pewnie nie jest takie proste. Wiesz, on już nie, się zaczął opierać tu. Mam nadzieję, że niski wzrost mi trochę pomoże. Co? Będzie się głowy kręcił, zobacz. Ja lubię się naciągnąć czasami. Tak. O, 33, 50, pamiętaj. Czuć! Czuć. Jutro rano tak. Rozgrzewka dobra, to? Bardzo dobra. Budzisz się wiele. 33,50. Swój czas. 33,50. Robór. My też nie byliśmy przygotowani do tego jak coś, też wiesz. Nie wiem, czy ktoś to w Polsce w ogóle robił. Wiadomo. Co, wy robicie sakę? Każdy dla ciebie. Ja mogę zrobić, a kto drugi? A to pojedynkę. To jest jedna osoba tylko? No dobra, no to muszę musisz zrobić. Musisz 33 sekundy, kurde, wiesz, no, ja kilka miesięcy nie ćwiczę, ale robiłem ten kark, nie? Mamy stopę, jakoś bliskie teraz jest. Mamy stopę? Czekaj, ja mam. O. Dobra, jeden. Bliżej dalej mu. Bliżej trochę. Jeszcze? Tak. Jeszcze? Nie, git, git jest. Git? No. Dobra, to ja podnoszę się. Dobra, no. Poszło. Jeszcze. A ten to szybki jak wychodzą. Ten to skakał po tych, ty. Listenika. Murach, parkurach, to waga, nie? Też kurczę. Zapasy też. Też tak, zapasy. Tak. Poczmy tu dobrze, dobry jest do tego. Kor dobry. Szyję trenował, kor dobry. 20. Tylko dobry do myśl? 33. 353. Uuu, po dwa będzie. I będzie mi remis, jeżeli wygra. Wtedy jeszcze Krzysztof, 30. Zawalczyć i któryś z was. No nie, jak on zrobi minutę, to po co ja mam wychodzić? Musisz walczyć, a nie po co mu wychodzić. Dawaj, trzymaj. Trzymaj. Ładnie. Ładnie, no. Dobra. Nie ma szans, żebyś mu wychodzić. 5, 10. Zobacz, trzymaj nic. On zaraz usiądzie. I to też w Shaolin robili? Tak. No. Ile przeszło? Też nie wiecie, ile w Shaolin robili. Musicie poczkowi zbudować największe nogi do Shaolin. Właśnie zobacz, być może dzięki temu teraz mamy przewagę, że nie ma tak dużych tych nóg. Bo krew nie ma, krew, wiesz. Kur, nie chciałem przeciągać, bo plecy mocne. Kurwa. Dobrze. Walczyłeś remisie, tak? No i jeszcze może 3 sekundy by zrobił, ale tak, drugi remis. To może ten, to o wygraną ten sprint na 100 metrów. Jakbym nie stał w skokowych headie, to posłuchajcie, to może inaczej. O wygraną, u was już na kanale. Drążek. Pociąganie. Spoko. Ciąganie z ciężarem, czyli no dajemy masę ciała plus no. Ciężar, czy... To zdecyduj ty. No, że słuchajcie, dobiliśmy do końca remis po dwa. Rozstrzygnięcie konkursu chłopaków. Challenge polega na... Pociąganie z ciężarem. Także już nie Shaolin, ale rozgrywka musi zostać zakończona. No i oczywiście tradycyjnie, jak to u nas na kanale. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, bo to jest czasami ciężkie.
cięższy niż te konkurencje, które były dzisiaj, bo jest to czerstwy Krzysztof. Tak, i będzie zagadka. Dlaczego wypłata jest złudzeniem? Złudzenie? Co ci się kojarzy ze złudzeniem? Bo coś, że płata figle. Dlaczego wypłata jest złudzeniem? Nikt nie wie, bo się wydaje. Ja pierdolę. Dobra, akcja. Czekasz i tak jedną ręką. A jest akcja? Jedną ręką przekazać musisz. Potrzymasz mi łokieć? Jedyna osoba w historii, masz? Która uniosła młot. Prawilnie. Kurwa, jak zaciska. Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, co tutaj się dzieje. Dzieje się to, że chłopaki wypożyczają nam młot, a my będziemy go mieli ze sobą na wszystkich zawodach Strongman. Także teraz zapraszamy wszystkich śmiałków, chętnych do podniesienia. Będziemy was testować i nagroda oczywiście będzie taka jak u chłopaków z Łuka. Trudno chyba nie będzie, zobaczcie jak on trzyma, nie? Jedną ręką normalnie. Ciężki chyba nie jest. Nie.